Zeyer spotyka się w jednej z najstraszniejszych i najbardziej przestępczych dzielnic? Co ona robi? Zeyer zostaje zaatakowana przez dwóch mężczyzn, a Yaman przybywa na czas, aby ją uratować. Co ta dwójka sobie powie? Co stanie się z Yusufem? Zobaczcie, co będzie się działo w 193. Odcinek Dziedzictwo będzie można obejrzeć w poniedziałek 15 stycznia. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP1 o godzinie 16:05. W 192 odcinku tureckiego serialu Dziedzictwo, Yaman i Zeyer są zmuszeni do wspólnego tańca z powodu Yusufa. Zia znów przeżywa załamanie nerwowe i nikt nie jest w stanie go uspokoić. Czy Zeyer go nie uspokoi? Yaman podąża za Zeyer, ponieważ jest pewien, że spotyka się z Selimem i jeśli udowodni, że go zdradza, będzie mógł uzyskać dla niej opiekę nad Yusufem. Yaman jest zszokowany, gdy Zeyer wysiada z autobusu w bardzo złej okolicy w rejonie Derebozu. Yaman wysiada z samochodu i rusza za Zeyerem. Ciężarówka przecina mu drogę i traci z oczu Zeyer. W tym samym czasie przerażona i przerażona Zeyer idzie drogą, powtarzając sobie, że robi to wszystko dla Yusufa. Z opuszczonego budynku wychodzi mężczyzna i pyta Zeyer, co on tu robi. Zeyer mówi mu, że szuka Reksepa w związku z dokumentami. Mężczyzna pyta ją, czy ma jakieś pieniądze. Zeyer każe mu iść za mężczyzną. Kamera pokazuje nam dwóch mężczyzn ścigających Zeyer. Mężczyzna zabiera Zeyer do fałszerza dokumentów Recepa. Zeyer daje dwa zdjęcia siebie i Yusufa. Nie, skoro chodzi o dziecko, to nie jest możliwe, nie mogę ryzykować. Chcesz go porwać? Interesuje się mężczyzna. Nie, jestem jego ciotką i mam do niego pełne prawa, odpowiada Zeyer i pokazuje mu wiadomości z opieki społecznej. No dobrze, 10 tysięcy. Ale ja nie mam tyle pieniędzy. Mam tylko 6 tysięcy. Mężczyzna mówi jej, że w takim razie powinna iść. Zeyer błaga mężczyznę o pomoc, obiecując, że jak najszybciej odda mu pozostałe 4 tysiące. Mężczyzna podaje jej numer telefonu, na który może wysłać SMS-a, aby móc do niej zadzwonić, gdy będą gotowi. Yaman kontynuuje poszukiwania. Gdzie poszedłeś, w jakim piekle się znajdujesz? Co ty kombinujesz? Yaman powiedział sobie. W tym samym czasie Zeyer odchodzi, ale zostaje zaatakowana przez dwóch mężczyzn, którzy ją śledzili. Zeyer próbuje przed nimi uciec, ale oni podążają za nią. Zeyer ukrywa się w jednym z opuszczonych domów, ale mężczyźni ją odnajdują. Zeyer woła o pomoc, a Yaman pojawia się, by uratować ją przed gangami. Natychmiast ją puść, krzyczy wściekły Yaman. Kim jesteś? Pyta jeden z gangów i każe drugiemu zająć się Yamanem. Yaman jednym ciosem powalił mężczyznę na podłogę. Drugi bandyta popycha Zeyer na ścianę, ta krzyczy z bólu i upada na ziemię. Yaman uderza również drugiego członka gangu, powodując ucieczkę obu.
Yaman podchodzi do Zeyer i pomaga jej wstać. Bierze wyciągniętą rękę i wstaje, po czym puszcza dłoń Yamana, trzymającą się poręczy okna. Yaman widzi pierścionek zaręczynowy i pierścionek Zeyer na podłodze i pochyla się, aby je podnieść. No dalej, rozkazuje Yamanowi i zaczyna wychodzić, ale odwraca się w samą porę, by złapać Zeyer w ramiona, który gdyby Yaman nie był tak szybki, upadłby na ziemię. Nic mi nie jest, mówi Zeyer i próbuje utrzymać się w pozycji pionowej, trzymając Yamana za rękę. Ty, możesz umrzeć, mówi jej Yaman. Akcja przenosi się do rezydencji, gdzie Nesli ją próbuje przeprosić ciotkę za użycie jednego z perfum Zuhal. Dużo mnie dziś zdemaskowałeś, Nesli ją. Czy zastanawiałeś się, jak będziemy patrzeć w twarz mieszkańcom rezydencji? Pyta Adeleta. Ciociu, bardzo mi przykro. Proszę wybacz mi, no dalej, otrzyj łzy. Kiedy przybyłem do tej rezydencji, nie miałem nic i nikogo. Pan Yaman otworzył przede mną drzwi, zaufał mi, dał mi nie tylko pracę, ale także dom i rodzinę. Czy człowiek może zdradzić rodzinę? Łatwo jest człowiekowi wpaść w ciemność, ale trudno wyjść na światło, więc podnieś głowę i wyjdź z tego błotnistego bagna. Nesliją otrzymuje wiadomość od Bory, która przypomina jej, że na nią czeka. Nesliją mówi ciotce, że musi iść, bo spóźnia się na zajęcia. Akcja powraca do dzielnicy kryminalnej, Zeyer siedzi w samochodzie Yamana i podaje jej butelkę wody. Zeyer upił łyk i podziękował mu. Yaman zauważa, że drżące obecnie ręce Zeyer są ranne w wyniku walki z gangami, które siłą zdjęły jej pierścienie. Yaman bierze Zeyer za rękę i mówi jej, że powinni ją umyć, aby nie została zainfekowana. To nie jest ważne, mówi Zeyer, to konieczne. A co by było, gdyby mi się nie udało, gdyby ci ludzie coś ci zrobili? Co ty tutaj robisz? Yaman beszta ją ze złością. Porozmawiamy w domu, o czym tu zapomniałeś, akcja przeskakuje. Zeyer wchodzi do domu, a Yaman ze złością podąża za nim. Iqbal, który jest w salonie, wita ich, ale zauważa, że Yaman jest wściekły. Zuhal, która jest z siostrą, chce iść za Yamanem, ale Iqbal ją powstrzymuje. Jak, co się dzieje? Pyta Zuhal. Zeyer chodzi jak duch, a Yaman jest jak bomba, która lada moment eksploduje. Nie wiem, co się dzieje, ale wiem, że zaraz wybuchnie taki tajfun. Iqbal zauważa z satysfakcją. Zeyer wchodzi do sypialni, a za nim Yaman, zamykając drzwi. Zeyer potajemnie wyjmuje kartkę, którą dał jej fałszerz dokumentów, zgniata ją w dłoni i chce iść do łazienki, ale Yaman ją powstrzymuje. Teraz chcę, żebyś mu powiedział, co robiłeś w tym zapomnianym przez Boga miejscu? Natychmiast! Zeyer każe mu pozwolić jej odejść. Ludzie chodzą tam, żeby kupić narkotyki lub zabrać je na sprzedaż. Mam nadzieję, że nie bierzesz narkotyków? Więc byłeś tam z innego powodu? Co ty kombinujesz? Zeyer milczy, co doprowadza Yamana do wściekłości, a ten na nią krzyczy, aby odpowiedziała na jego pytanie, co ona robiła w tej okolicy, że ryzykowała dlatego nawet życie.
Co ty tam robiłeś? A może poszedłeś za mną? Gdyby mi się nie udało, wiesz w jakim stanie byś teraz był? Potrafię o siebie zadbać, nie potrzebuję cię. Yaman bierze ją za rękę, pokazuje jej ranę i mówi, że naprawdę zamierza o siebie zadbać. A teraz powiedz mi, co tam robiłeś? No cóż, nie powiesz mi, ale przekonam się sam. Od dziś bez mojej wiedzy nigdzie nie pójdziesz. Zrozumiałeś mnie? Rozkazał wściekły Yaman i wyszedł z pokoju. Zeyer wykorzystała ten moment i szybko wysłała SMS-a na numer podany jej przez fałszerza dokumentów, że czeka na wieści od niego. Po czym tnie lisa, w tym samym czasie Yaman jest na tarasie i przypomina sobie wszystko, co się wydarzyło, i zastanawia się, co by było, gdyby nie udało mu się znaleźć Zeyer na czas. Kamera powraca do Zeyer, która również myśli, co by się z nią stało, gdyby Yaman nie pojawił się na czas. Potem ze złością mówi do siebie. Co o tym myśleć, Zeyer, to twój wróg. Zeyer zmaga się ze swoimi uczuciami do Yamana, a na tarasie Yaman zmaga się ze swoimi uczuciami do Zeyer. Zia wychodzi na taras i mówi Yamanowi, że już wszystko w porządku, że ona i Zeyer mają się dobrze i mówi, że powie Cenger, żeby zrobił Zeyer i jemu kawę, bo oboje muszą więcej rozmawiać. Zia spotyka Zeyer w salonie i każe jej wyjść na taras Yamana, a on idzie i mówi Cenger, żeby przyniósł im kawę, żeby mogli spokojnie porozmawiać. Zeyer wychodzi na taras Yamana. Yaman podchodzi do Zeyer i każe jej trzymać się od niego z daleka, gdy wypiją kawę. Nie martw się, robię to dla tatusia Zi, chcę, żeby czuł się dobrze, a Dalet podąża za Neslią i widzi, jak wsiada do pojazdu Bory. Kobieta bardzo martwi się o swoją siostrzenicę, akcja powraca do rezydencji, gdzie Yaman i Zeyer piją kawę na tarasie, a Zia obserwuje ich z boku. Recep dzwoni do Zeyer, Yaman każe jej odebrać, bo to może być ważne. Zeyer odpowiada, że to nie jest ważne. Po chwili bierze ze stołu filiżanki z kawą i podchodzi do Recepa, który informuje ją, że za tydzień dokumenty będą gotowe. Właśnie wtedy do pokoju wchodzi Yaman. Z kim rozmawiałeś? Co stanie się za tydzień? Pyta Yaman. To cię nie dotyczy, nie muszę ci tego raportować. Mówi Zeyer i zaczyna wychodzić. Yaman brutalnie chwyta ją za rękę. Nie ostrzegałem cię, co się stanie, jeśli zrobisz coś za moimi plecami? Yaman krzyczy. Twoje groźby bandytów nie mogą mnie przestraszyć. Co gorszego możesz mi zrobić niż mnie zabić? Tak, zrozumiałem bardzo dobrze, co mi powiedziałeś, zrozumiałem, że jesteś niepoprawnym dzikusem. Jeśli to wszystko zniosę, to tylko dzięki Yusufowi. Jeśli ta strzała nie przebije twojego serca, to tylko z powodu Yusufa. Uratowałem ci życie tylko dzięki niemu. W tym momencie wchodzi do nich Yusuf. Wujku, ciociu, połamały się skrzydła samolotu, mówi Yusuf, trzymając w rękach zepsuty samolot. W tym momencie z nosa Yusufa wypływa krew, a chłopiec mdleje, dziedzictwo odcinek 194.
Adalet śledzi Neslią, dochodzi do rodzinnej kłótni. Streszczenie odcinka, 16.01. Zeyer i Yaman martwią się o Yusufa, a Adalet śledzi Neslią. Z kim spotka się młoda kobieta? Co dokładnie się wydarzy? Przeczytaj poniższe streszczenie 194. Odcinka dziedzictwa, dziedzictwo odcinek 194. Streszczenie, Yaman i Zeyer zawożą Yusufa do szpitala, gdzie chłopiec odzyskuje przytomność. Po serii badań zabierają go z powrotem do domu. Nikt poza Cengerem i Iqbal nie wie o tym, co się dzieje. Zeyer i Yaman, przepełnieni rozpaczą i lękiem o najdroższego Yusufa, czekają na diagnozę lekarzy. Adalet z ukrycia obserwuje spotkanie Neslią i Bory. Dziewczyna wręcza Borze upominek, dziękując mu za okazaną pomoc. Jest pod wielkim wrażeniem zalotów Bory. Po powrocie do domu Adalet robi Neslią wyrzuty. Pomiędzy ciotką i siostrzenicą dochodzi do kłótni, kiedy i gdzie oglądać 194 odcinek dziedzictwa? Będzie można obejrzeć we wtorek 16 stycznia. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP1 o godzinie 16:05. Całość potrwa około 43 minuty.